Jezus Chrystus. Serdecznie witam Was, drogie dzieci. To już 18 grudnia, a zatem do Bożego Narodzenia zostało niespełna 7 dni i już wtedy będziemy cieszyć się tą wielką radością, jaką jest narodzenie naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Zanim jednak dojdziemy już do Bożego Narodzenia, to zapraszam Was do tego, abyśmy przyjrzeli się dzisiaj postaci świętego Józefa. W Ewangelii czytamy o tym, że do świętego Józefa przychodzi anioł i mówi mu o tym, żeby nie bał się podjąć opieki nad Maryją, która ma urodzić małego Jezusa. Ten anioł mówi do świętego Józefa: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. Drogie dzieci, myślę, że każdy z Was może przeżywać podobne chwile strachu, jakie przeżywał święty Józef. Być może pośród Was są tacy, którzy boją się otrzymać złą ocenę w szkole. Może ktoś inny boi się stracić swojego ulubionego kolegę albo koleżankę. Może jeszcze inni boją się takich momentów, kiedy ktoś na Was krzyczy, kiedy ktoś Wam dokucza. Może ktoś inny boi się takich prostych rzeczy, jak chociażby przebywanie w ciemności. Ale to właśnie Jezus, którego narodzenie będziemy obchodzić, jak wspomniałem, za 7 dni, przychodzi po to, aby być z nami, aby ten strach, który może nam towarzyszy i który jest taki bardzo nasz, taki bardzo ludzki, aby przemienić w jakiś pokój, który Jezus chce nam przynosić. I On mówi do każdego z nas, abyśmy się nie bali, bo On jest z nami, bo On chce nas wspierać, bo On nas kocha, bo chce być naszym przyjacielem. I myślę, że w takim zrozumieniu tego mogą nam pomóc nasi aniołowie stróżowie, którzy przychodzą do nas tak samo, jak kiedyś przyszli do świętego Józefa i mówią: nie bójcie się. Nie bójcie się, bo Jezus, który za niedługo narodzi się na ziemi, przyjdzie po to, aby Was z tego wszystkiego wyzwolić. Zapraszam Was dzisiaj, drogie dzieci, aby pomodlić się tą piękną modlitwą do naszych aniołów stróżów, którą jest modlitwa: Aniele Boże, stróżu mój. Niech oni nas wspierają, niech aniołowie nam towarzyszą w tych ostatnich dniach przed świętami Bożego Narodzenia. Życzę Wam dobrego dnia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.